Witam Was dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na wspólny spacer z Markwerkiem. Jeszcze tak do końca nie wiem, gdzie pójdziemy, bo u mnie trochę ciężko wychodzić z Lalem, bo dookoła mieszka mnóstwo znajomych, którzy mnie popierają i też nie wiedzą, że mam taką pasję. Nie wiem, jak to jest u Was, ale zapraszam Was na wspólny spacer z Marcelem. Teraz właśnie najpierw przybierzemy Marcelka, żeby był gotowy na spacerek. Potem przybierzemy Emmę, która zostanie w domu, ponieważ nie mam wózka bliźniaczego, bo też nie miałabym gdzie go trzymać. A ciężko by było z dwójką dzieci w pojedynczym wózku, dziwnie by to wyglądało. Dziś na spacer idzie Marcel. A może niedługo zabiorę też Emmę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc tak, zapraszam do oglądania. Poprzednie wideo mi się nie nagrało, więc jeszcze raz zaczynam. Jestem na spacerze z Marcelem. Muszę się trochę oglądać i towarzyszy nam mój staruszek piesek, który nie wiadomo jak długo wytrzyma na spacerku. Nie wiem, czy dobrze w sumie go ubrałam. Oczywiście Marcela, nie psa. Ponieważ ma długi rękawek, bodziaka, skarpetki i takie spodenki. Ogrodniczki, a z drugiej strony nie jest dzisiaj tak ciepło, co prawda jedę na krótki rękaw, ale nie jest dzisiaj jakoś super gorąco, tak żeby taki maluszek był na krótki rękawek. Mam tu dla niego też pieluszkę, smacznego psa i wodę dla mnie. I tak, i chcę Wam pokazać, tam jest taki korek, nie wiem, czy to widać, czy nie. O. Ja mieszkam niedaleko autostrady i jest to korek na bramkach zjazdowych.
powiem Wam, że tu teraz w wakacje jest tak zawsze, więc jeśli jesteście z jakiejkolwiek innej części Polski, staliście tutaj na tych bramkach, to wybaczcie, czy nie jest to moja wina, ale logika tych bramek zawsze mnie i moją rodzinę śmieszyła. Mam nadzieję, że coś będzie słychać, bo trochę wiatr wieje. Jakby te bramki są tutaj tak... No są, no bo są, bo muszą być, nie? Jakby, bo tam trzeba zapłacić, ale to są takie korki, że można bardzo, bardzo długo stać i potem wielu przejeżdża przez moje miasto tylko po to, żeby ominąć ten korek. Przez co w moim mieście też się robią korki, a teraz zwłaszcza w okresie wakacyjnym, tak to nie ma takiej tragedii, ale jak jeszcze kiedyś jechałam do babci i się wcisnęłam, niestety wpakowałam w ten koreczek, to tu widzicie, on jest mega długi. To było słabe, bo się potem okazało, że jest wypadek jakiś. Jak to, no autostradzie nie można zawracać, więc musiałam sobie stać w takim korku i droga do babci, która zawsze trwała pół godziny, trwała tym razem prawie półtorej, albo nawet trochę dłużej, więc możecie sobie wyobrazić, co tam się działo. Więc ogólnie, jeśli jeździcie na wakacje nad morze, bo to jest droga nad morze, znaczy w sumie powrotna, to polecam objazdy, a kierowcy będą wiedzieli, o jakie miejsce chodzi. Tak mi się wydaje. Co życzę Wam miłego oglądania mojego spacerku z Marcelem. Idziemy sobie jeszcze kawałek. Może wejdziemy sobie do lasu. Zobaczymy. Nie chcę też spotkać za wielu ludzi, bo wiecie, tak... No. Wiecie, o co chodzi. I też nie wiem, czy to widzicie, czy nie, ale te malowane włosy Marcela nie wyglądają tak tragicznie. Jeśli to w ogóle widać w tym filmiku, tak trochę zbliżę. Więc tak. Nie mogę też za daleko iść, ponieważ mój piesek staruszek tego nie wytrzyma. Więc zobaczymy, na ile mu łapy pozwolą. Do miłego oglądania! Zobaczcie, postój. Oni tam sobie nadal stoją w korkach, a my sobie stoimy w lesie na odpoczynek tego oto pana starszego. Takie życie ze staruszkami. Hop, świeci mu słońce, więc przykryłam siateczkę. Jedną ręką tu chyba nie dam w lesie kręcić. Weszliśmy sobie do lasu z Marcelem i z moim psem, no jeszcze na chwilkę. Co prawda pan starszy ma już dość, ale jeszcze z 5 minutek możemy tu pochodzić i zobaczymy, co będzie dalej. I tam jak jest ten gdzie płotek, to jest autostrada, a tu mamy las. Piękny i pachnący. No i to już koniec naszej spacerowej podróży.
Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zaraz będę wypinać gondolkę i składać wózek, co nie jest możliwe niestety jedną ręką, więc Wam tego nie pokażę już na filmiku. Jeśli chcecie jakiś filmik o wózku czy coś, to mogę też Wam nagrać. To dajcie znać w komentarzu. Zachęcam do subskrybowania, do łapeczek w górę i do zobaczenia w następnym filmie.